Witam Was bardzo serdecznie już w piątym, o ile dobrze liczę, odcinku. Tydzień temu pokazywałam Wam, jak żonglować kaskadą trzema piłeczkami. Mam nadzieję, że próbowaliście już w domach. Dzisiaj natomiast zademonstruję Wam, że żonglowanie to tak naprawdę ruchy naprzemienne i wcale nie trzeba podrzucać piłeczek, żeby żonglować. Przygotujcie sobie trzy piłeczki albo trzy woreczki, bo przed nami trzy różne ćwiczenia, które też są doskonałymi rozrywkami dla naszego mózgu. Gotowi? Mam nadzieję, że tak. Zaczynamy w takim razie. Pewnie nieraz mieliście taką sytuację, że rozmawialiście z kimś przez telefon, wiadomo, słuchawka przy uchu, a nagle potrzebujecie mieć obie ręce dostępne, wolne. Co wtedy robicie? Najprawdopodobniej słuchawka ląduje tutaj, na ramieniu, przyciśnięta głową. Zgadza się? Ten ruch nam się przyda do pierwszego ćwiczenia. Mam nadzieję, że pamiętacie sprzed tygodnia, jak to wygląda wszystko, jeżeli chodzi o trzy piłeczki. Rzucamy po ukosie, łapiemy po prostej, zaczynamy wyrzuty od tej ręki, która ma więcej przedmiotów. Ta piłeczka jest jako pierwsza, ta jako druga, ta jako trzecia. To nam się teraz przyda, bo po ukosie piłeczkę kładziemy tutaj, dociskamy głową do ramienia. Teraz to ramię jest wolne, więc po ukosie kładę piłeczkę tutaj i teraz głowa musi puścić tę piłeczkę, żeby przycisnąć tę. I co się dzieje? Piłeczka po prostej wpada nam do ręki. Ramię wolne, piłeczka po ukosie, hop, ta nam spada do ręki. Tu piłeczka, przyciskam, to łapię. Hop, łapię. Łapię. I nie wiem, czy wiecie, ale właśnie żongluję. Czas zatem na ćwiczenie numer 2. Tym razem z pomocą przyjdzie nam pewne bardzo sympatyczne zwierzątko. Nie zdradzę na razie, o jakie mi chodzi, ale myślę, że każdy z Was bez problemu odgadnie, jak tylko pokażę, jak wygląda to ćwiczenie. Trzy piłeczki. Tak samo jak w poprzednim, po ukosie kładziemy po prostej, łapiemy piłeczkę. Zmienia się za to miejsce, gdzie lądują piłeczki. To już nie będzie ramię. Tym razem będzie to pacha. Czyli uwaga, ta piłeczka jako pierwsza, ta jako druga, ta jako trzecia. I teraz. Tutaj ląduje piłeczka, przyciskamy, druga idzie pod drugą pachę. W tym czasie, jak ręka wraca, piłeczka spada do ręki. Pacha jest wolna, piłeczka ląduje tutaj, tę łapiemy. Tu, tę łapiemy. Tu łapiemy. I tak dalej. I tak dalej. Myślę, że teraz już każdy z Was wie, o jakim zwierzątku mówiłam na początku. Jak już to nam wyjdzie? Możemy połączyć to ćwiczenie z poprzednim. Czyli piłeczki mogą lądować tutaj, ale mogą lądować też i tutaj. Tu albo tu. Tutaj możemy dowolnie je mieszać. Ważne tylko, żeby się nie pogubić. Ćwiczenie numer 3. Potrzebujemy tym razem powierzchni płaskiej. Może to być stolik, biurko albo na przykład podłoga. Ze mną jest mój fantastyczny stolik. Ciekawa jestem, jakie odgłosy teraz wydaje. Kto nie wie, o czym mówię, zapraszam do odcinka numer
2. Na stoliku mam dwie obręcze do żonglowania. U Was to mogą być dowolne przedmioty, które po prostu będą wyznaczać pewną przestrzeń. Może to być plastikowa miseczka, może to być talerzyk, może być nawet poduszka. Ważne w tym ćwiczeniu właśnie jest to, żeby na początku sobie te dwie przestrzenie mniejsze ograniczyć. Oczywiście 3 piłeczki. Tak samo jak we wcześniejszych ćwiczeniach, kładziemy po ukosie, łapiemy, tudzież w tym przypadku bierzemy po prostej. I teraz uwaga. Pierwsza piłeczka, druga, trzecia. Kładziemy po ukosie, czyli zaczynam od zielonej obręczy, potem pomarańczowa, bo jest pusta. Teraz rękę mam pustą i mogę zabrać po prostej piłeczkę, którą mam najbliżej. Obręcz zielona jest pusta, więc po ukosie kładę, po prostej zabieram. Po ukosie kładę, po prostej zabieram. Pusta obręcz, więc kładę. Teraz zabieram. Tak, to też jest żonglowanie. Jak już opanujecie te ruchy, nie będą Wam już potrzebne przedmioty pomocnicze. Będziecie mogli wykorzystywać jedynie tę powierzchnię, przy której ćwiczycie. Czyli eksperymentujcie. Mam nadzieję, że moje dzisiejsze propozycje przypadły Wam do gustu i że zobaczymy się za tydzień.